Siemanko Dziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Bartoszem Kapustką. A dzisiaj czekają nas oczywiście klasycznie dwa spotkania z Bayerem Leverkusen i Hanowerem 96. Początek sezonu bardzo udany, jesteśmy liderem tabeli i chcielibyśmy tam pozostać do samego końca, ale to będzie bardzo ciężkie zadanie, ponieważ, no nie oszkujmy się, nie dysponujemy aż takim potencjałem ludzkim. Żeby spokojnie walczyć o mistrzostwo, Kapustka jest tutaj tylko wypożyczony i zobaczymy, jak się jego kariera potoczy. Zaczynajmy! To spotkanie. Czas wznowić grę od autu. Kapustka niekryto otrzymał podanie jeszcze raz Polak przy piłce ładnie do Petersena. Ten zastawia piłkę jeszcze Abrasi do kapustki. Ten na szczęście przechwycił tą piłkę. Zagranie na pole karne rawet. Idealne utrzymanie się przy piłce Kapustka i kapitalnie Ramazan Iskan. Świetna postawa Austriaka. Jeszcze tutaj zagranie do boku, druga połowa, no pierwsza była nudna jak flaki z olejem, Niederlechner. A Brasi, Niederlechner do kapustki, ten ładnie odegrał, Busman. Petersen, kapustka w polu karnym, czy oddastrzał? jednak podaje, Petersen ma okazję, ale Ramazan Iskan po raz kolejny pokazuje, że jest w świetnej formie i trudno będzie go pokonać. I będziemy świadkami jeszcze rzutu rożnego. Oby udało się coś po nim ciekawego zrobić. Kapustka prosi o podanie na krótko, jednak rawet wybiera inną opcję: strzał głową, ale obok bramki. No i Ramazan Iskan wznowi grę z 5 metra, wznawia grę. Tutaj Bender łatwo traci. Piłkę tak jest: Sujunczu powalczył. Jeszcze Turek przy piłce. Zagrał do nider Kapustka w polu karnym: piłka na lewej nodze. Ramazan Iskan Sawid świetnie interweniuje. Jak to się skończy? Haberer, kapustka, zamieszanie i chyba Bender wyprowadzi piłkę. Ładnie, tutaj opanował nasz gracz piłkę, rawet do kapustki. Ten zbiega do środka i od razu podaje do Petersena. Haberer, Busman, kapustka, idealnie obieg Bendera. Jest faulowany, panie sędzio, to musi być czerwona kartka, tutaj nie ma innej opcji. Kapitan Bayeru musi obserwować ten mecz. Już tak naprawdę z szatni, bo tutaj nie było innej opcji. Czerwona kartka. No i Bender wylatuje z boiska. W pełni zasłużona decyzja. Znaczy w pełni zasłużona czerwona kartka. Słuszna decyzja sędziego, bo tutaj nie było intencji trafienia w piłkę. No i jeszcze tutaj zmiana. Pojawi się na boisku m.in. Bongartlinger. Po stronie Bayer-Leverkusen mamy rzut wolny, czy zamienimy go na bramkę? Za moment się dowiemy. Zagranie na kapustkę, ale Wendel go uprzedził i będzie zaledwie rzut rożny. Tutaj jeszcze interwencja Ramazana Iskana, który naprawdę dzisiaj jest bohaterem Bayer-Leverkusen. Rawet wznowi grę od rzut rożnego. Kapustka przed polem karnym zobaczmy, jak to będzie wykonane strzał głową ale znowu. Szczęście jest po stronie aptekarzy. No i mogą jeszcze wyprowadzić do tego kontrę. Łatwa strata piłki, 90 minuta. I jest wielka szansa przed Bayern Mewerkusen, bo to do nich należy piłka meczowa. rabi świetnie wypuszcza Gaspara. Hiszpan rozpędza się, zwolnił na moment. I centruje na pole karne, Sawić zamieszanie. Ależ miał tutaj Czarnogórzec okazję, ale Szwolow uratował nasz zespół, to jest mecz bramkarzy. I Iskan i Szwolow bronili. Naprawdę niesamowicie. I koniec spotkania 0 do 0. No, podział punktów, no ale cieszmy się, że tak się to zakończyło, bo Savic miał piłkę meczową praktycznie w 93. Minucie, ale na jego drodze stanął Szwolow, który naprawdę popisał się spektakularną interwencją. Mieliśmy dwa strzały celne, ocena meczowa 6,8. To na pewno nie był dzień Bartosza kapustki. Chociaż gdyby wykorzystał choćby jedną szansę to byłoby zupełnie inaczej. Dość pozytywnie mimo wszystko oceniona jego gra, co mnie cieszy. Mieliśmy więcej strzałów celnych, ale co z tego, skoro nie zdobyliśmy bramki. Jeśli chodzi o oceny poszczególnych piłkarzy, u nas nie ma z tego co widzę zawodnika meczu Szwolow dwie interwencje Iskan, cztery gracze meczu Mario Gaspar. No i oczywiście na spokojnie przechodzimy dalej. I jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Nadal jesteśmy liderem tabeli, co mnie niezmiernie cieszy. Jeszcze tutaj kapustkę obwołano czarodziejem wojska. Tylko jedno mnie zastanawia, dlaczego te wszystkie pochwały są po najbardziej nieudanych meczach zawsze. Jak zagrasz jakiś wyborny mecz, to rzadko dostajesz pochwałę. Jak zagrasz taki piach jak teraz, to nagle ci wysyłają, że jesteś bohaterem i największym czarodziejem na wojsku. No to jest FIFA, tego nie ogarniesz, różne cuda się zdarzają. Produkcja i jej ma kilka, kilkanaście wat, ale mimo wszystko warto w nią grać. No, tak jakoś się powiedziało, więc już nie zmieniajmy zdania, potrenujemy sobie. A potem czeka nas mecz z Hanowerem 96, drużyną, w którą, którą w tamtej FIFA rozgrywałem symulowaną karierę. Była to dość ciekawa przygoda. Myślę, że zakończona bardzo fajnie. Jak ktoś nie widział, to można sobie nadrobić. Chociaż wiadomo, że kogo teraz interesuje FIFA 17. Teraz na topie jest FIFA 18, już nie przez długi czas, no bo nie oszukujmy się, już wszyscy marzymy o tej FIFA 19, no ale do jej premiery jeszcze trochę czasu pozostało, więc musimy się jeszcze bawić w grę o nazwie FIFA 18. Miejmy nadzieję, że 19 będzie jeszcze lepsza, chociaż co roku się łudzimy i co roku jest to samo, więc no nie liczę, że to będzie jakaś przełomowa FIFA, ale oby była fajna i grywalna. Gramy u siebie. Nie chcemy zawieść kibiców, dajmy z siebie wszystko, a na spokojnie wygramy. Zaczynajmy to widowisko. Petersen wycofa piłkę, Abrasi do Kapustki, jeszcze raz odegranie, Abrasi. Hifler dobrze do Niederleśnera, Kapustka ma sporo miejsca, ładnie tutaj drybluje Polak, Niederleśner! I Esser odbija tą piłkę na rzut rożny, bardzo dobra postawa. Bramkarz, ono, nie dało się tego lepiej obronić. Zrobił co w jego mocy i uratował zespół. Bacalors wznowi grę rzutu wolnego. Hasebe, Bacalors, jeszcze Harnik. Ma sporo miejsca zagrywa do R na niego. Brazylijczyk tutaj dojrzał Harnika, Austrii jak do środka z lewej nogi, ale strzał tuż obok bramki. Nasz bramkarz wyciągnął się jak struna, ale musiał tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. No, bo ona na szczęście nie zmierzała w światło bramki. Abrasi kapustka do środka. Jeszcze będzie okazja. Petersen wypuszcza kapustkę, ależ kapitalnie Polak wbiegł tutaj. Jest sytuacja i 1 do zera. Tak jest. Kapitalnie wykończył to Bartosz. Kapustka lepiej nie dało się tego zrobić. I o to właśnie chodzi. Tak powinien się zachowywać. Rasowy skrzydłowy. Gdy dostaje dobrą piłkę, udało nam się idealnie wykorzystać okazję i teraz może być już tylko lepiej w tym spotkaniu. Ładnie Abrasi opanował piłkę, zagrał wprost na nogę Kapustki, ten zwolnił akcję Ginter. Kapustka świetnie do środka, jeszcze wypuszcza tutaj bodajże Petersena. Jest okazja, ależ tutaj pech, tylko metalowy pręt, tym razem staje na naszej drodze. Ładnie Ernani zagrał do środka, Harnik. Ernani. Idealna kontrola piłki. Zagrań do środka, Bakalor, tylko słupek. Tym razem pręty nam pomagają, ale to nie koniec zagrożenia Ernani do środka. I mocne wybicie, w gout. I Ernani wznawie grę od Autu. Dojrzał niekrytego tutaj, jak widzimy. Korba, Bakalors, jeszcze zagrań do środka, Hasebe, Bakalors na pole karne, Harnik, jest blokowany, błąd obrońcy, no i jeden do jednego niestety szybko pada wyrównanie. Co zrobił nasz obrońca? Nie wiem, ale było to katastrofalne zachowanie, no, tak nie można grać w obronie, to jest ABC. I doświadczony napastnik Harnik to musiał zamienić na bramkę, no niestety Austriak nie mógł spudłować z praktycznie 6 metrów, to już dla niego była bułka z masłem, wykorzystał nadarzającą się okazję. No, i tak naprawdę mecz zaczyna się od nowa. Jeszcze tutaj zagrań do raweta, ten odnalazł kapustkę. Świetnie, Petersen zastawia piłkę, nieudane jednak podanie, wycofuje. Petersen, dwójkowa tutaj akcja, jak widzimy, rawet. Kapustka, ale się obrócił z rywalem na plecach, ale Ester ma dzisiaj swój dzień i broni bardzo pewnie. Po raz kolejny, niestety. Jeszcze Petersen, podał idealnie Franz, Niederlechner, Lawet, Kapustka, ależ to jest sytuacja, no ale uderzenie prosto w bramkarza, beznadziejne wykończenie. Ładne przejęcie i jest okazja do kontry, Kapustka ma dość dużo miejsca, jeszcze Polak zbiega do środka, dzięki temu będzie mógł wypuścić właśnie Petersena, który zmierza nieuchronnie w stronę bramki naszych rywali, Kapustka jeszcze otrzymał zwrotne podanie. No ale takie coś trzeba wykorzystać. Niestety wystraszył się ostrzałka. I koniec meczu, niestety, zaledwie remis 1 do 1. Bramka kapustki na pewno cieszy, ale kilka zmarnowanych szans muszą martwić. No bo mogliśmy mieć tutaj spokojnie nawet Hatryka. No ale kapustka tylko jedną dobrą okazję zamienił na bramkę, a pozostałe dwie niestety nie. Ocena meczowa 8,2. Oczywiście zobaczymy sobie powtórkę bramki naszego Polaka Rodaka. No bo jak Polak Rodak, no to trzeba obserwować. Tutaj widzimy ładnie w biegu między linii obrony no i wykorzystał nadarzającą się okazję strzał po ziemi. Chyba najbardziej perfidny dla bramkarza w FIFA, no bo najczęściej wtedy dostaje małpiego rozumu i ma problemy z jakąkolwiek reakcją. Tutaj kapustka dość dobrze oceniony. Statystyki na naszą korzyść nasi rywale oddali jeden strzał jeszcze po naszym błędzie. I zdołali dowieść remis do samego końca. Więc Szapoba, bardzo dobre zachowanie naszych rywali. Zobaczmy, Szwolow, jedna interwencja SRH 5 I graczem meczu Martin Harnik w pełni na to zasłużył Austriak. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Niestety tylko remis i spadamy na drugie miejsce w ligowej tabeli. Byliśmy liderem, no ale to już przeszłość. Przegrywamy zdobytymi bramkami. Z Borysion, Mönchengladbach, ale jeszcze duża część sezonu przed nami. W następnym materiale czekają nas mecze z Werderem i Hoffenheim. Dajmy z siebie wszystko, a jesteśmy w stanie zdobyć komplet punktów. Tylko trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje, a w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!